Kościół Matki Bożej Królowej Świata w Kamieńcu. Pierwsza wzmianka o osadzie na terenie dzisiejszego Kamieńca pochodzi z 3 lutego 1289 roku. Właścicielem miejscowości była kapituła pomezańska. W roku 1414 niewielką wioskę zniszczył pożar, który wznieczyli Polacy. Po przyjęciu nauki Marcina Lutra w Prusach w 1525 roku mieszkańcy Kamieńca i okolicznych miejscowości przynależeli do parafii w Suszu. Pierwszym luterańskim duchownym suskiej parafii był Lozenbeck. Pierwszym pastorem na stałe mieszkającym w Kamieńcu był Andrzej Kofnatius. Po przybyciu proboszcza wybudowano niewielką drewnianą świątynię krytą słomą. W wyniku wojen szwedzkich pomniejszyła się liczba duchownych, wiele kościołów zostało zniszczonych, ucierpiała także parafia w Kamieńcu. W roku 1692 do Kamieńca przybył pastor Bernard Reiś. Drewniana świątynia była w opłakanym stanie. Nowy właściciel Kamieńca, Albrecht Fink von Finkenstein, nabył w 1706 roku całą posiadłość od Eulenburgów. Widział zły stan techniczny drewnianego kościoła i potrzeby duchowe mieszkańców, dlatego podjął decyzję o wybudowaniu nowej, okazałej świątyni. Już w roku 1716 odprawiono w niej pierwsze nabożeństwo, zaś 2 lata później dobudowano wieżę. Uroczystość poświęcenia świątyni odbyła się 5 października 1718 roku. Na wieży kościelnej umieszczono 2 dzwony. Na większym widnieje napis: „Wzywam was do modlitwy i jestem głosem życia. Ile razy mnie słyszycie, chodźcie bez ociągania się”. Wnętrze świątyni jest bogato uposażone. 16 korynckich kolumn podtrzymuje oryginalne sklepienie beczkowe. 6 kolejnych kolumn podtrzymuje nasadę nad ołtarzem. Prospekty organowe znajdują się na balkonach nad ołtarzem, ale tylko jeden z nich był właściwym instrumentem, a drugi umieszczono dla zachowania symetrii. Pod zakrystią wybudowano kryptę, w której pochowano członków rodziny Finkenstein i Donów. Po zakończeniu budowy świątyni w 1716 roku trwały przygotowania do budowy pałacu w stylu francuskiego baroku. Prace budowlane trwały 4 lata. W roku 1720 w pałacu zamieszkali pierwsi mieszkańcy. Do pałacu przylegał piękny ogród, urządzony na wzór francuski. Powszechnie pałac nazywano wschodniopruskim Wersalem. Napoleon Bonaparte spędził w Kamieńcu ponad 3 miesiące, mieszkał od 1 kwietnia do 6 czerwca 1807 roku wraz z kochanką Marią Walewską. Po wybudowaniu nowej świątyni, częstym jej i pałacu gościem, był król pruski Fryderyk Wilhelm I, któremu zależało na odnowie luteranizmu, więc nie zaniedbywał obowiązków religijnych. Pałac został doszczętnie ograbiony i zniszczony przez wojska rosyjskie w czasie II wojny światowej. W granicach parafii Kamieniec w połowie lat 20. XX stulecia luteranie stanowili prawie 97%, zaś katolicy niewiele ponad 2%. Najliczniejsza grupa wiernych kościoła katolickiego mieszkała w Kamieńcu, 50 osób. Po reformacji niewielka grupa wiernych kościoła rzymskokatolickiego w Kamieńcu i okolicach przez długie lata była pozbawiona stałej opieki duszpasterskiej. Od 1832 roku w kościele ewangelickim w Suszu duchowni z Dzierzgonia 2 razy w roku sprawowali nabożeństwa katolickie, zaś od 1856 roku 4 razy w roku. W roku 1870, po wybudowaniu kaplicy, do Susza przybył pierwszy katolicki ksiądz Franciszek Loper. 21 lutego 1902 roku w Suszu, do którego należał Kamieniec, utworzono parafię katolicką i wybudowano kościół świętej Rozalii. Po II wojnie światowej opuszczone świątynie poewangelickie zajmowano i przeznaczano do kultu katolickiego, tak też było w Kamieńcu. Przez kilka powojennych lat kościół obsługiwali księża z Susza. W październiku 1957 roku wyodrębniono z parafii suskiej nowy ośrodek duszpasterski w Kamieńcu. 17 października tego roku mianowano pierwszego proboszcza, a został nim ksiądz Lucjan Gelert.
Ważnym wydarzeniem w życiu parafii było nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 24 maja 1960 roku. Przez 25 lat księża nie mieli gdzie mieszkać, ponieważ plebania, pastorówka, należała do władz państwowych, które nie chciały jej oddać. Staraniem proboszczów, a ostatecznie księdza Wiesława Szymankiewicza, pastorówkę odzyskano w 1982 roku. On też w 1984 roku zorganizował cmentarz parafialny. Ważnym wydarzeniem w życiu religijnym parafii kamienieckiej była kolejna peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w dniach 30 do 31 marca 2012 roku. W ostatnich latach, po roku 2015, przeprowadzono remont wieży kościelnej.